No witam, witam w mojej telenoweli pod tytułem Zbuntowany Anioł polskiego Passata. Dziś mamy trochę części, jak zapowiadałem właśnie, które będziemy montować. Jednak słuchajcie, żeby mieć świetny spokój z tym wszystkim, to dobrze by było właśnie dla tego świetnego spokoju wymienić ten pasek rozrządu, który tutaj właśnie doradzaliście, bo lepiej to zrobić niż potem żałować. Tylko ciągle jest jeden problem. Ja nie umiem tego zrobić samemu. By musiał ktoś przyjechać, pomóc ewentualnie, by znać się na tym lepiej, bo nie sztuką jest odkręcić tylko napinacz i sobie go tak po prostu zdjąć, to trzeba troszeczkę tutaj, jak widzicie, tu jest oznaczenie OT, o, w tym miejscu, i najprawdopodobniej to oznaczenie musi się zgadzać jakoś z tym kołem, gdzieś w którymś tutaj miejscu. Także pewnie wiecie, jak takie coś zrobić. Ja bym jednak na razie nie ryzykował, ale możemy zrobić jednak coś innego, by mieć też spokój z tym. Mówiliście i doradzaliście, MGR koniecznie trzeba wlać nafty, więc mamy już dzisiaj naftę. Te świece stare tak tylko przykręciłem, żeby tam się syf nie dostawał. Zaraz je wykręcimy z powrotem i pokażę właśnie, jakie zabawki przyjechały na dzisiaj. Tu wszystko jest w tej reklamówce, są tu nowe części i kupiłem taką, zobaczcie, taką pseudopompę. Nie wiem, czy w ogóle to zda jakąkolwiek tutaj relację z tego, żeby wypompować stare paliwo z baku. Jednak spróbujemy te paliwo wypompować na dwa sposoby. Tutaj przez otwór w bagażniku, tędy spróbujemy coś wydostać i jeszcze podniesiemy gablotę i zdejmiemy obudowę i z jednego wężyka filtra paliwa odczepi się wężyk, żeby ściekało stare paliwo. Myślę, że niewiele tego paliwa tam będzie, ale spróbujemy coś podziałać. Także taka pseudopompa, nie wiem, zobaczymy. Jeśli co, to najwyżej ją jakoś poprzerabiamy. 15 zł, coś takiego, to wiecie, to jest jakby kot lub kur zapiał. Dobra, teraz trzeba wykręcić te świece z powrotem. Zalejemy tu nafty. Teraz odpowiem jeszcze może na takie pytanie, o które pytaliście, gdyby w razie czego zabrakło tu prądu, a drzwi są elektryczne, to jak się wydostanę? Otóż tak, budynek ma swoje własne zasilanie awaryjne, więc gdyby coś nie tego, no to w razie czego jest i zasilanie będzie zawsze. Ale tak jak mi ten dozorca tutaj tłumaczył tyle lat, o ile oni w ogóle tutaj wynajmują ten budynek firmom, to nigdy tutaj się nie zdarzyło, żeby zabrakło prądu, także wszystko tutaj mają pod kontrolą. No co prawda też nie mogą mieć wpływu na to, jeżeli dostawca prądu jest gdzieś w mieście, gdzieś daleko i tam oni mają awarię i to się przełoży wtedy tutaj, ale ogólnie się nie zdarzyło nigdy, żeby tu prądu nie było, dlatego gdyby w razie czego zabrakło, no to jest zasilanie awaryjne i drzwi się normalnie otworzą. Dobra, wykręciliśmy sobie świeczki. Teraz pożyczymy sobie tutaj o ten wlew. Jeszcze benzyna nie była akurat ten wykorzystywana. Tu powinna być gdzieś nafta. Jest nafta, o. Mamy naftę, tak jak pisaliście. Nie wiem, ile tej nafty tam dolać, ale w każdym razie zostawimy to tak na dobę. Tak na wszelki wypadek. Myślę, że to będzie tutaj pasować. O, coś takiego. Nie przestraszcie się, gdybyście usłyszeli jakiś helikopter w tle, tutaj za ścianą wiercą. Jakaś tam jest firma i coś tam wiercą. Także nie przestraszcie się, gdyby coś było. Wolę tego nie wąchać. I nie wiem, ile tej nafty tutaj wlać. Po prostu wlejemy i tyle. Mam nadzieję, że nie za dużo. Tak chociaż na styk jakoś, nie? Może tyle wystarczy. Teraz do tego. Dobra. Stało. Co to za kawałek plastiku? No, musiało chyba jakoś tutaj z tego wypaść. Dobra, jeszcze tu kawałek. Okej, myślę, że jest dobrze. Zostawimy to teraz tak na dobę.
Jest godzina jakoś 13 i jutro po południu możemy już zacząć działać. Niech to wszystko sobie spłynie i mam nadzieję, że to trochę pomoże jeszcze tym, że stary olej, który jest na dole w misce, że on się troszkę rozcieńczy, mam nadzieję, i wtedy będzie go łatwo spłukać, nie? Także jeszcze raz tutaj powtarzam, że daliśmy naftę z tego względu, że wy tak doradziliście i dużo głosów było za tym, żeby tej nafty dolać, więc mamy spokój. Nie pisaliście konkretnie, ile tej nafty, więc daliśmy tak, jak to wygląda, nie przesadzając za dużo, bo to idzie na wszystkie cztery te cylindry, więc mam nadzieję, że to troszkę się tam rozpuści. Jeszcze możemy kołem zakręcić, żeby to trochę tam się rozeszło. Na przykład trójkę. O kurwa. Dobra, może delikatnie. Dobra, i tak zostawimy. Niech to sobie teraz wszystko ładnie przeschnie. Jutro będziemy działać dalej. Możemy wyciągnąć już tak naprawdę tą kopułkę tutaj. O, zardzewiałe, to trzeba sobie pomóc śrubokrętem. Ciągniemy tam kopułkę stąd, po tej stronie, kawałek. Po tej stronie jeszcze, jeden zaciek. O, i nam wyszło wszystko ładnie. Musimy kopułkę założyć w takiej samej pozycji, jak jest właśnie ten czerwony dings tutaj. No, zobaczcie sobie na to. To jest śmietnik. To jest ewidentnie śmietnik. Kable popękały ze starości, widać. No, gdyby się te kable dotknęły, no to mamy piękne, ładne zwarcie. Rozpakujmy sobie nową kopułkę z kablami. To jest tak, tu powinny być kable. Mam nadzieję, że dali mi wszystko dobre. O. Tak, mamy kabelki. Eleganckowość, wszystkie ambitne, mam nadzieję. I jedno idzie tu. Tutaj są ich różne długości. Dobra, to będzie tak, 1, 2, 3. Na starej kopułce będziemy się wzorować, żeby je prawidłowo podłączyć. 1, 2, 3 i ten jest to najkrótszy. Dobra. I tu jest jeszcze coś takiego. Zaraz się dowiemy, co to jest. Tu chyba to jest, co tutaj mamy. Tak, tutaj mamy filterek paliwa, elegancko. Zaraz będziemy filtr rozkręcać, żeby zrzucać paliwo. Resztę. Oleję na dolewkę, tu powinna być kopułka. Tak, mamy kopułeczkę, panowie. Eleganckowość, nówka sztuka. Mamy klucz do wykręcania olejów. Filtra oleju. Mam nadzieję, że będzie spoko kluczyk się nadawał. No kurde, jak on działa. Dobra, poradzimy sobie zaraz. Tutaj mamy filtr oleju, jednak filtr będziemy jeszcze jeden wymieniać na nowy, z tego względu, że jak zarzucimy stary olej po odpalaniu, to żeby potem właśnie zrzucić ten stary olej, ten, który kupiłem lipny, na lipnym zrobimy taką jakby płukankę, można powiedzieć, potem się podłączy, założy się jeszcze raz nowy filtr oleju i powinno być spoko. No i mamy świeczki, nie? Tutaj mamy zestaw świeczek nowych. Powinno być spoko. Mamy świeczki nowe. Plak może się przydać w przepustnicę. Nie słuchajcie mnie. I mamy pasek klinowy oczywiście. Jak się przyda, bo tamten jest cały zaśmiedziały. I dwie butelki oleju. Jedna lipna, druga bardzo fajna.
Tak samo, tą samą fajną używam akurat też w Staszku. Dobra, teraz te otwory tutaj od świec dobrze by było już zabezpieczyć z tego względu, że ja tu będę zamiatał. Będzie się trochę kurz unosił, to żeby tam żaden syf się nie dostał, to tak partyzancko zabezpieczymy kawałkami folii. Czemu by nie? Też jest kurde ambitny pomysł. Eleganckowość. Niech sobie tak będzie do jutra. Teraz co będziemy robić, panowie? Pomysłów jest sporo. Oczywiście pomysłów jest zawsze tutaj dużo. Teraz możemy opuścić lewarek i spróbować wypompować jakoś te śmiesznie te paliwo. Nie wiem, spróbujmy stąd chociażby. Ściągnę na razie tą etykietę. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma się takie coś udać. Chwila. Kurde. Czekaj, to będzie pompować chyba z tego długiego. Szkoda, że nie z tego. Byłoby fajniej, szczerze powiedziawszy. No dobra. Próbujmy to jakoś tam wylać. Dobra, lej tutaj w razie czego. Idzie. Dobra. To i obu Wasia blać, dawajcie tutaj to od razu. Tutaj będzie razem z tym zużytym paliwem i ze zużytym olejem. Leżesz. Dobra. Kurde. Jak to ma iść? Czekaj, bo muszę tak, o, żeby tym było do dna. Lecisz z tym tematem. Kurde, trochę takie to nieszczelne. Ja pierdolę, ile tu jest tego paliwa. Spokojniej, tak nawet jest lepiej. Nie śpiesz się, rób spokojnie. Normalnie płynny metal, złoto kurwa. Lecisz, dawaj, wyłazisz. Juhu! Dawaj, wylatujesz, wypompujemy cię. Panowie, jakby co, to ja patentuję ten pomysł. Żartowałem. W Castoramie na dziale tym. O, koniec. W Castoramie kupicie taką pompkę. Co? Już suchutko? Już żeś wypompował wszystko? Wątpię. Dawaj, coś tam jeszcze wybierzesz. Dawaj. No, widzisz? Jeszcze leci. Jeszcze, dawaj. Kurde. Nie wiem, tyle. Jeszcze wygrzebiesz. Jeszcze coś tam leci. Chyba już wszystko. Zweryfikujmy to.
Także wy idziecie do baku, a ja zostaję tutaj. Rzućcie wy też okiem. O, widzicie? Dno prawie suchutkie. Także spoko jest. Jeszcze tak, jeszcze z filtra paliwa spróbujemy zrzucić, także tyle moczu MGR wydał dzisiaj z siebie. Spoko, spoko. Tutaj właśnie jeden widz doradzał, żeby wziąć tutaj rękę, wrzucić. Spróbować tą pompkę odczepić z tego względu, że tam na dnie jest takie sitko. Ale powiem szczerze, że to będzie ciężki temat trochę. No, może niekoniecznie. O kurwa. Nie, może to zostawię jednak. Nie chcę czegoś spierdykać. Wiecie, o co chodzi. Nie chcę czegoś zdupić. Sorry, że tak to widzicie, a nie inaczej. No dalej, o, teraz widzicie, super. Dobra, jeszcze spróbujemy trochę wypompować. Tam za tym miernikiem, co jest, tam jeszcze spróbuję trochę wrzucić tego pseudowęża, pseudopompki. O. O, jeszcze tam. Muszę iść rękę umyć, bo mnie trochę piecze. Mi się trochę benzyny rozlało na rękę. Idę ją przemyć. Okej, dobra, od razu lepiej. Wiem, powinienem wziąć gumowe rękawiczki, które mam w domu. I powinienem właśnie w gumowych rękawiczkach to robić. Wiem, wszystko wiem. Macie rację. Dobra, próbujmy jeszcze pompować. Próbujmy jeszcze, słuchajcie, pompować te zjebane paliwo stąd. Tym razem weźmy tutaj, wstawmy pompę. Dobra, już nic nie idzie w takim razie, więc okej, okay, jeżeli już nic nie idzie, znowu zanurkujcie do baku. Znowu tam zerknijcie. No, sucho. Sucho na dole. Sucho całkowicie. Tak, jakby troszeczkę kurzyk to mi spadł tutaj trochę z tego, więc nie miejcie to za złe, w razie czego. Tak czy inaczej, to filtr paliwa, w filtrze paliwa należy to zadanie. Teraz tak, teraz skoro tu się udało, teraz musimy opuścić ogrodnika na dół. Opuścimy go na dół. I panowie, ściągamy filtr paliwa. Musimy się teraz dostać do filtra paliwa. Teraz tak, za co by go tutaj złapać? O, myślę, że za tą kołyskę tutaj go weźmiemy. Dobra, myślę, że tyle starczy, aby mieć pewność, że się nie przewróci, to jeszcze go zabezpieczymy trochę tym łańcuchem. Okej, okay, niech sobie będzie. Teraz lewarek się pewnie trochę poluzował. O, dobra, tyle wystarczy, żeby dostać się tutaj do obudowy filtra. Gdzieś tutaj pod spodem. O, tu właśnie. Więc tak, tu mamy śrubeczkę, tam mamy śrubeczkę. O kurde, jak zwykle muszę się kłaść. Ojej, trochę przyrdzewiałe te śrubeczki. Tak średnio bym powiedział. Tutaj w ogóle śruby nie ma. Tu jakby w ogóle
A tu jakby w ogóle śruby nie było. Dobra, tam jest jedna, tu jest druga. No widzicie, tak niestety to wygląda, jak się nie ma kanału, ale trzeba sobie jakoś radzić, nie? Popsikajmy tu trochę. Tu jedna, druga, trzecia. Tu śrubki nie ma, ale psiknijmy. Dobra, niech się trochę odetkają i będziemy mogli, panowie, próbować to ściągnąć. Mamy tutaj matę z bagażnika od Staszka. Przyda się elegancko, w sam raz, kurde, zajebisty materac. Tak przy okazji to tu stoi Staszek za drzwiami, nie? Niech sobie drzwiczki tak będą troszkę uchylone, żeby te paliwo tutaj wywietrzało całe. Właściwie tak, bak mamy z głowy, z tej strony, jeśli chodzi o tego typu zestawienie. Jednak się ta pompka nadała, mimo że taka, widzicie, partyzancka trochę, ale nie jest najgorzej, nadała się. I teraz możemy te wszystkie szczyny zamknąć teraz. Tu będzie jeszcze dolewany olej zużyty i to wszystko wywieziemy w jedno miejsce, nie? Kurde, nie wylej tego. Nigdy, przenigdy, ja wiem, że o tym wiecie, ale mówię to tylko tak w przenośni. Przenigdy nie wylewać takich rzeczy do kibla, gdziekolwiek. Jak tutaj ja wleję stary olej jeszcze, bo podejrzewam, że ten baniak będzie pełen, to będę dzwonił po warsztatach i pytał się, czy któryś z warsztatów za niewielką dopłatą by przyjął ten zużyty olej ode mnie. Także zabezpieczamy tego typu rzeczy. Pamiętajcie, to nie jest moralniak, tylko mówienie oczywiście w przenośni, bo ja akurat nie mówię w tym momencie tak, że macie tak robić. To jest przenośna. I dobra, to wygląda na to, że wypłukaliśmy z tej strony. Jeszcze tutaj troszkę to obmyjemy, ten bagażnik cały. Dobra, w miarę ogarnęliśmy bagażnik. Jest tutaj troszeczkę teraz czyściutko. Co miałem teraz robić? Dobra, teraz idziemy nurkować tutaj pod spód i ściągamy ten filtr paliwa. Może być tak. Najpierw robić, potem myśleć. Co ma być, to i tak będzie. Zgadza się? No właśnie, tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. Te wszystkie śrubki ja wrzucę w kole, wiecie? Kola ma dobre działanie. Parę razy kolą też odrdzewiałem niektóre rzeczy. Chociażby na przykład stare ekrany do Amigi. Choć wolałem je szlifować i malować, ale kto jak tam woli, nie? Dobra, jeszcze jedna śrubka tutaj. O, elegancko schodzisz. A tutaj jest coś innego. Tutaj jest coś innego. Wow! Au! Alabaka lava badaku maja. Normalnie już mi się łapka zatrzęsła. No ale dobra, nas. Wow! Pająki nieżywe, patrzcie, jakie wielkie tarantule, zwłaszcza dziewczyny, jak to oglądają. No, patrzcie, jakie przystojniaki, co? Kurka wodna, rozpatologowana. Ale piękni dwaj kolesie, już nieżyjący, żołnierze. Dobra, to co, widzicie filterek paliwa? Interesuje nas ściągnięcie tego przewodu. Dobrze by było lewarek przestawić trochę, bo szczerze powiedziawszy, trochę źle to wygląda. By trzeba było go jeszcze wyżej podnieść, żebym mógł tutaj bardziej zanurkować. Wy to żeście zanurkowali bez problemu, ale no ja mam delikatny problem, bo jestem trochę trochę duży, no. I co? Jakie to mamy paliwo wlewać? Pisze? Nie pisze. Belfry super. A to 9,5 wlewamy. Ojej, ale ten korek masakryczny. Pięknie, co? Zapalę wam może światło. O, coś takiego. Coś takiego. Gdzie tak daleko?
Wszystko jest tutaj pięknie, ładnie do wyczyszczenia. Zaraz to zrobię poza kadrem. Dobra, wlewik wyczyszczony w miarę fajnie. Koreczek wyczyszczony. Możemy zakręcić. Niech sobie będzie. I teraz wyciągajmy ten cholerny filtr stąd. Udało się ściągnąć jedną opaskę. Kurde, jak mi brakuje tego kanału. Naprawdę. Ja bym sobie tutaj całe podwozie wyremontował, zakonserwował. Oj, naprawdę bym się tu bawił. Mogę jeszcze kupić jakieś podnośniki. Są tego typu rodzaje rzeczy, ale wiecie jak to jest. Czekajcie, wezmę miskę w razie czego, gdyby kapało. Dobra, tutaj psiknęliśmy. Ja tu patrzę w kamerę i dzięki temu się posługuję tym. Tu gdzieś powinno być drugie kurka wodna, nie widzę. Myślę, że to nam ułatwi sprawę z wymianą tego filtra, jak uda się właśnie te śrubeczki tu odkręcić. Rdza wam spada na ekran, wiem, bo jednocześnie patrzycie i jednocześnie mnie tutaj oświetlacie. Ok, fajnie, śrubeczkę już mamy. Jeszcze jedną po tamtej stronie. Mój ulubiony moment. Ale ta śruba zajechana. Ja cię pierdolę. Nie no, nie pogadasz, kurde. Weź ją tam jeszcze bardziej obczyś. Z tej strony puściło. A tutaj coś jakby nie chce. Chyba, że tutaj idzie trochę mniejsza nasadka. Wypróbujmy najpierw nasadkę, czy będzie pasować. Za duża, musimy wziąć, to jest nasadka 18, musimy wziąć 17. Dobra, gdzieś tam sobie ta śrubeczka spadła. Teraz powinniśmy bezproblemowo ściągnąć ten filtr stąd. Jeszcze tutaj z plastikowych obudowów trzeba odczepić te przewody. Z tamtej strony. A tutaj tak prosto nie wyjdzie, bo... Aha, dobra, tu jest to. Okej, i już... Już mamy filterek nieco niżej. Fajnie, eleganckowość. O! Eleganckowość. Co, lećmy dalej z tym tematem, nie? Telefon jest tutaj w misce i miską tak kieruje. Ja pierdykam, ale partyzantka. Widzicie, gdyby był kanał, to wszystko by szło to zupełnie inaczej, ale tak to... Jest tak, jak to wygląda na razie i trzeba się cieszyć z tego, a nie z czegoś, czego się na razie nie ma. O kurwa. Tutaj psiknąć. Trzeba to odkręcić większym kluczem. Paliwo leci, kurwa. Telefon zabieraj! Szybko ręce i umyć. Obawiam się, że ta miska może nie starczyć, ale dobra, niech ścieka paliwo. Niech ścieka. Idź szybko ręce umyj. Dobrze. Paliwo już troszkę tu wykapało. Niech wyleci jeszcze sobie wszystko. Tutaj do tej miseczki. Kurde, nie wylej, ostrożnie. Musimy ten panel wyciągnąć cały stąd, słuchajcie. So. Dobra. Jeszcze jakieś tam resztki z tego filtra lecą. Dobra. Zdemontowaliśmy, panowie, filtr.
No, tylko tutaj jest trochę tak jakby zasyfione w tym przewodzie, ale wydaje mi się, że chyba nie powinno być problemu. Dobra, bierzemy teraz to na dwór. Okej, nie wygląda tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. Teraz musimy go z tej opaski wyciągnąć. Ojej, ależ to było kiedyś, kurtka noga. Ten filtr to nawet, zobaczcie, że on nawet odczytny nie jest prawie, że... No tutaj są symbole Volkswagena, Audi. Jest strzałka widoczna, czyli w tą stronę, czyli tak jak był zamontowany.